Od 35 lat uczę w tej szkole. Zawsze wydawało mi się, że dla młodych ludzi jestem nieco bardziej doświadczonym, starszym kolegą. Jakoś uszedł mojej uwadze moment, w którym okazało się, że jestem dla nich wyłącznie starszym. Starszym, wychowanym i wykształconym w poprzednim systemie człowiekiem. Było to dla mnie bolesne odkrycie. Ostatnio raz tak się czułem, kiedy chłopcy poprosili mnie, żebym stanął na bramce. Jak ktoś gra w piłkę, to wie, że na podwórku najsłabszego albo takiego, co się nie zna, stawiają na bramce, żeby im w grze nie przeszkadzać. Poczułem się staro, ale przypomniałem sobie, że kiedyś Czesław Miłosz na pytanie młodej dziennikarki, co sądzi o przemijaniu, odpowiedział: jestem przeciw. Więc... Więc ja też jestem. Co jakiś czas manifestuję to, wkładając jakieś kolorowe spodnie, w których chadzam. I nadal nieustannie wierzę, że teatr jest najbardziej społeczną ze sztuk. I wciąż zależy mi na tym, aby studiującym w naszej uczelni młodym ludziom, z których wszyscy zasilą grupę humanistów, a niektórzy staną się częścią elity intelektualnej naszego kraju, poza wyposażeniem ich w umiejętności zawodowe, podpowiedzieć, poradzić, w jaki sposób podtrzymać ich nieco zanikający gen obywatelski. Chciałbym, aby te szkoły kończyli jak najlepsi artyści, ale przede wszystkim porządni, przyzwoici ludzie. Jest słowo czyste, mocno brzmiące, w którym nadzieja nie utonie. Piękne jak wszystkie wschody słońca, słowo płomień. Dopóki płonę płomieniem, mam znaczenie. Dopóki sobą żar i na gesty. Ze mną jest ciepło i jasno. Przez chwilę, przez... Bo sztuka jest zawsze ryzykiem. Proszę Państwa, jak przystępuję do czegokolwiek, to mam pewną... To oczywiście mam nadzieję. Muszę doskonale wiedzieć, dlaczego ja zajmuję jakichś ludzi jakąś sprawą, mówię o kolegach aktorach, po to, żeby później ci ludzie zajmowali państwa tą sprawą. Ja muszę mieć precyzyjną odpowiedź, dlaczego u diabła się tą rzeczą zajmujemy w tym czasie, w takich okolicznościach. Jeżeli ja tego nie mam, to mi się to do prób niespecjalnie przystąpi. Do góry głowa, to nie ważne, gdzieś ty.
się wszystko pięknie składa. Niełatwo spojrzeć prawdzie w oczy, jako artysta chciałbyś gadać, lecz nie wiesz jak i nie wiesz o czym. I z każdą chwilą tracisz blask i w przyszłość spoglądasz swą starannie, a tam nie myśli, lecz obrazki. I myślisz sobie, już czas.